chciałbym przedstawić Państwu opracowany przez nas szablon i w trakcie dzisiejszego webinaru omówimy sobie jego zawartość. Z podobnymi szablonami pewnie spotkaliście się już Państwo przy okazji m.in. takich dokumentów jak BIM-standard.pl, albo spotkaliście się również z szablonem w ramach opracowanych szablonów dokumentów w ramach tej cyfryzacji, tak, procesu budowlanego w Polsce, a my chcielibyśmy przedstawić Państwu naszą wersję tego szablonu i oczywiście zachęcić Państwa do korzystania z tej wersji. Uprzedzając od razu Państwa pytania, wszyscy uczestnicy dzisiejszego webinaru otrzymają ten szablon na oczywiście swoje skrzynki mailowe. Dobrze, przechodząc do meritum, tutaj chciałbym też również zaznaczyć, jeszcze zanim zaczniemy, że macie możliwość Państwo zadawać pytania przy wykorzystaniu panelu Q&A, czy zadając na przykład takie pytanie na czacie. Dobrze, także ja pozwolę sobie nawiązać do tych pytań, sprawdzić, czy jakieś pytania tutaj zostały przez Państwa zadane na samym końcu dzisiejszego webinaru. Dobrze, zaczynajmy. Teraz widzicie Państwo główny dokument, który został przez nas opracowany w ramach tego szablonu. I chciałbym teraz z Państwem przejść przez ten dokument i zwrócić Państwu uwagę na obszary, które w ramach tego typu dokumentu powinny zostać opracowane. Zaczniemy sobie od właściwie od punktu dotyczącego skrótów i terminologii. I tutaj w ramach tego szablonu, który Państwu udostępnicie, otrzymacie tak zwany dokument główny, który teraz widzimy, oraz dodatkowo zostaną przesłane jeszcze załączniki, w ramach których opisujemy, uszczegóławiamy pewne obszary. No i takim jednym z załączników jest m.in. załącznik definiujący, opisujący różnego rodzaju skróty, terminologię, która została użyta w tym naszym szablonie. Tutaj jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju definicje, pojęcia, które zostały przez nas wykorzystane, a one spotkacie się Państwo może z nowymi pojęciami, a my tutaj nie nawiązywaliśmy do żadnego obecnie powstałego standardu, czy też normy ISO 19650, czy też do pojęć, które zostały zdefiniowane, czy też w ramach których, czy na przykład do których zostały też, które, czy do dokumentów, w ramach których jakby również te pojęcia nawiązują do normy ISO. Tutaj bardziej jakby staramy się troszkę upraszczać wszelkiego rodzaju słownictwo, które jest przez nas wykorzystywane, żeby po prostu ułatwić tutaj interpretację, zarówno jeśli chodzi o zamawiającego, jak i chodzi o wszelkie strony zaangażowane w ten proces wymiany informacji. I tutaj staramy się głównie korzystać z terminów w języku polskim, jak najlepiej opisujących dany obszar. Także tutaj w załączniku numer 1 znajdziecie właśnie wszelkiego rodzaju informacje o terminach oraz skrótach, które zostały przez nas użyte. Oczywiście w tego typu dokumencie powinna pojawić się oczywiście informacja o projekcie, dla którego ten dokument de facto został opracowany. Oczywiście pojawi się również informacja odnośnie zespołów skierowanych do realizacji, zarówno ze strony zamawiającego, jak i ze strony wykonawcy, czy też projektanta, czy oczywiście generalnego wykonawcy. Pojawią się również informacje dotyczące danych kontaktowych i kolejnym załączniku, który w ramach tego planu BIM powinien zostać opracowany, jest tak zwana macierz odpowiedzialności, czy też tak zwana macierz racji. Do czego my taką macierz racji wykorzystujemy? I tutaj pokażę Państwu ten załącznik, który również wraz z tym szablonem zostanie Państwu udostępniony. I to jest oczywiście na razie pusta macierz, pusta tabela, którą możecie Państwo wykorzystać do opisania tej odpowiedzialności. I teraz w jaki sposób
tą odpowiedzialność określamy. W wierszach definiujemy sobie wszystkie zadania, wszystkie tematy, obszary, do których właśnie taką odpowiedzialność chcielibyśmy przypisać. To mogą być wszelkiego rodzaju prace związane zarówno z opracowaniem planu realizacji BIM, jak i jego aktualizacją, z opracowaniem dokumentacji 2D, z opracowaniem modeli itd., itd. Także w ramach tutaj kolumny B możemy zdefiniować sobie te wszystkie zadania. Natomiast w pozostałych kolumnach wyszczególniamy poszczególne osoby z zespołu zamawiającego, jak i zespołu wykonawcy, do których chcielibyśmy taką odpowiedzialność przypisać. I teraz w jaki sposób taką odpowiedzialność przypisujemy? Na przecięciu się określonego przez nas zadania z osobą, do której chcielibyśmy taką odpowiedzialność przypisać, wprowadzamy informacje w postaci literki. I tutaj po prawej stronie macie Państwo coś na rodzaju legendy. W zależności od tego, czy chcemy przypisać odpowiedzialność do danej osoby, czy chcemy, żeby ta osoba zatwierdzała nam dane zadanie, czy była osobą konsultującą, czy miała być o wszelkiej realizacji tego zadania informowana, przypisujemy odpowiednią literkę. Teraz tak, w przypadku kiedy osoba ma być odpowiedzialna za to zadanie, tutaj na przecięciu się zadania z osobą wprowadzamy literkę R. Kiedy to ma być osoba zatwierdzająca dane zadanie, wprowadzamy literkę A. Kiedy osoba konsultuje dany temat, wtedy wprowadzamy literkę C. Natomiast przy osobach, które mają być informowane o wszelkich działaniach wykonywanych w ramach tego zadania, wpisujemy literkę I. Ta literka I, no oczywiście pozostałe literki są szczególnie pomocne w przypadku, kiedy będziemy wysyłać na przykład różnego rodzaju powiadomienia czy maile związane z realizacją danego zadania. Wtedy mamy jasno nakreślone, jakie osoby mają być na przykład informowane o realizacji tego zadania i oczywiście mamy jasno przypisaną odpowiedzialność, czyli wiemy, kto jest odpowiedzialny za wykonanie danego zadania. Czy nie będzie, nie powinno być takiej sytuacji, kiedy jakieś zadanie jest niewykonane, bo nie wiedzieliśmy, czy pominęliśmy na przykład, kto ma, jasno nie określiliśmy, tak, kto ma to zadanie przypisać. Także w taki sposób możemy tę odpowiedzialność rozpisać przy wykorzystaniu takiej macierzy, która tutaj została dołączona w ramach załącznika numer 2. Dobrze, wracamy do naszego dokumentu głównego. Oczywiście w ramach kolejnego punktu określamy tak zwane kamienie milowe. Tak, czyli poszczególne etapy, najczęściej w ramach których te nasze modele będą powstawały, z określeniem daty rozpoczęcia oraz daty zakończenia danego zadania. Kolejnym z punktów jest punkt o nazwie wymiana danych, w ramach którego został opracowany załącznik o nazwie formaty oraz harmonogram. Już Państwu otwieram ten załącznik. Ten załącznik możecie Państwo już kojarzyć z tak zwaną tabelą Master Production Delivery Table, Master Information Delivery Table, przepraszam, w ramach której definiujemy czy wyszczególniamy poszczególne produkty, które będą powstawać w ramach realizacji danego zadania. Oczywiście te produkty wyszczególnimy w ramach kolumny E oraz w ramach kolumny E, tak, wyszczególniając tutaj poszczególne czy rysunki, czy modele, które będą powstawać w trakcie realizacji tego zadania. I oczywiście oprócz samej nazwy tego pliku przypisujemy również inne informacje, między innymi etap, w ramach którego ten produkt powstanie, branżę, firmę odpowiedzialną za przygotowanie danego produktu, typ pliku, czy jest to model, czy jest to rysunek, czy jest to raport itd., itd. Od razu w ramach tej tabeli również podajemy informacje odnośnie tego, przy użyciu jakiego oprogramowania ten plik powstanie, określając dodatkowo tak zwany format natywny oraz format wymiany. Na przykład w przypadku modeli BIM formatem wymiany będzie format IFC. Tak? Także w ten sposób listujemy, wyszczególniamy wszystkie produkty, które powstaną w ramach tego zadania, opisując jakby wszystkie wyszczególnione tutaj w tej tabeli informacje i dodatkowo, kiedy w tych trzech dodatkowych wierszach zdefiniujemy daty
planowanego przekazania pierwszej wersji, częstotliwości przekazywania kolejnych wersji oraz planowanej daty przekazania ostatecznej wersji, tworzymy coś na rodzaju harmonogramu przekazywania tych poszczególnych produktów. Także w ramach jednej tabeli możemy tego typu informacje umieszczać. Wracamy do naszego dokumentu głównego. Kolejnym z załączników, który również w ramach takiego planu BIM, czy do takiego planu BIM powinien zostać dołączony, jest informacja o klasyfikacji komponentów modeli BIM. I tutaj oczywiście możemy spotkać się z dwoma podejściami. W pierwszym podejściu zamawiający może przekazać nam już jakąś propozycję tej klasyfikacji w ramach dokumentu wymagań BIM. To jest ta lepsza opcja. Wtedy, w takiej sytuacji, jedynie odnosimy się do przekazanego wymogu czy przekazanej klasyfikacji, zgłaszając swoje opinie, sugestie, propozycje. Natomiast w przypadku, kiedy taka klasyfikacja nie zostanie zaproponowana przez zamawiającego, to niestety najlepiej powinniśmy w ramach tego dokumentu planu BIM przygotować taką propozycję. I to jest załącznik numer 4 do naszego szablonu. I teraz Państwu pokażę przykład takiego załącznika, który możemy wykorzystać do właśnie opracowania klasyfikacji. I ten załącznik u nas wygląda następująco. W pierwszej kolejności, chcąc opracować taką indywidualną klasyfikację, bo tutaj też jakby chciałbym zaznaczyć, że my w ramach naszego wsparcia, którego udzielamy naszym klientom, opracowując wymagania BIM, czy też plany BIM, zawsze proponujemy wykorzystywanie indywidualnych klasyfikacji. Oczywiście funkcjonują różnego rodzaju zagraniczne klasyfikacje, które możemy próbować implementować do naszego projektu, jednak to zadanie może okazać się niełatwe, z tego względu, że te klasyfikacje są bardzo rozbudowane, one są przygotowane w języku angielskim, także próba nauczenia oraz próba implementacji tej klasyfikacji może okazać się trudniejszym zadaniem niż przygotowanie własnej klasyfikacji. My na podstawie wieloletniego doświadczenia już taką klasyfikację mamy opracowaną. Tutaj w szablonie BIM znajdziecie Państwo tylko wycinek takiej klasyfikacji. Chcąc opracować taką klasyfikację, w pierwszej kolejności warto zastanowić się nad branżami, w ramach których będą opracowywane modele na poszczególnych etapach. Oczywiście w pierwszej kolejności listujemy, czy wyszczególniamy branżę i następnie w ramach branży wyszczególniamy tak zwane kategorie elementów. I tutaj jakby nie skupiamy się też na rodzajach, typach, czy na przykład usytuowaniu tego elementu, tylko skupiamy się na głównej grupie, czy głównej kategorii. Z tego względu, że takie bardziej szczegółowe informacje odnośnie rodzaju, typu, funkcji, usytuowaniu tego elementu będziemy podawali już w postaci dodatkowych parametrów. W ramach naszej przynajmniej klasyfikacji my te szczegóły jeszcze nie wchodzimy. Także tutaj na przykładzie konstrukcji widzicie Państwo, mamy ścianę, strop, belkę, słup, stężenie itd. itd. Także nie wchodzimy w szczegóły typu odnośnie konstrukcji, usytuowania itd. itd., bo to definiujemy dodatkowymi parametrami, które znowu opracowujemy w ramach oddzielnego załącznika. Także zachęcam Państwa do korzystania z takiej indywidualnej klasyfikacji, nie ograniczania się tylko do klasyfikacji występujących w tym środowisku natywnym, które jest wykorzystywane przez projektantów, bo ono jest bardzo często jakby niewystarczające, tylko na budowaniu własnej klasyfikacji, którą wprowadzamy do naszych elementów za pomocą parametrów. Czyli na przykładzie naszej klasyfikacji każdy komponent występujący w modelu zawsze posiada parametr branża oraz kategoria, na podstawie których jesteśmy w stanie ten element sklasyfikować. Także na podstawie tutaj tej naszej propozycji możecie Państwo takie własne klasyfikacje przygotowywać, ale również w przypadku, kiedy chcielibyście skorzystać z naszego doświadczenia, to też zachęcam oczywiście do kontaktu i w ramach naszego wsparcia również jesteśmy w stanie naszą propozycję dotyczącą takiej klasyfikacji opracować.
Przechodzimy dalej. Wracamy do naszego załącznika głównego. Dalej mamy taki załącznik o nazwie zawartość modeli. I co my w ramach tego załącznika określamy? Już pokazuję Państwu ten załącznik. I teraz tak, wychodzimy oczywiście od klasyfikacji opracowanej wcześniej, czyli tutaj w kolumnie C mamy zdefiniowane wszystkie nasze kategorie. I teraz za pomocą tego załącznika określamy, jaki element ma pojawić się na danym etapie. Żeby to zrobić, to tutaj w dodatkowych kolumnach musimy wyszczególnić te etapy, w ramach których będą powstawały te modele. I później bardzo taki oczywisty, przejrzysty sposób za pomocą X-ów określamy, tak? Że na przykład na etapie koncepcji chcę, żeby pojawiły się w moim modelu takie elementy, czyli na przykład architektoniczne, konstrukcyjne, a instalacyjne na przykład jeszcze nie muszą się pojawić, tak? Na etapie projektu budowlanego już elementy instalacyjne pewne się pojawiają, a są jeszcze uszczegóławiane na etapie projektu wykonawczego. I jakby tą informację możemy przekazać w postaci tego załącznika, zarówno jeśli chodzi o elementy projektowane, jak i elementy istniejące. Także również w przypadku, kiedy w naszych modelach pojawią się jakieś elementy już istniejące, możemy również informację o wymogu, jakie elementy właśnie mają się pojawić w naszym modelu, przekazać również taki, no, moim zdaniem, bardzo czytelny i oczywisty sposób. Także to jest kolejny załącznik, który w ramach tego planu powinien zostać opracowany. Wracamy do dokumentu głównego. Przechodzimy do kolejnego załącznika o nazwie zawartość informacji. W ramach tego załącznika określamy parametry, które mają pojawić się w poszczególnych komponentach na poszczególnych etapach. To jest przykład, znaczy przykład, wycinek, tak? Wycinek naszego załącznika, w ramach którego znowu odnosimy się do naszej klasyfikacji. Także dzięki temu, że mamy taką klasyfikację zbudowaną, w ramach kolejnych załączników definiujemy te wymagania dla każdej kategorii wyszczególnionej w ramach naszej klasyfikacji. Także nie ma takiej sytuacji, że nie określamy jakby tego typu informacji dla jakiegoś komponentu, który wystąpi w naszym modelu, a na przykład nie wyszczególniliśmy go w ramach klasyfikacji. W jaki sposób teraz określamy jakby to, jakiego typu informacje w tych poszczególnych elementach naszego modelu powinny się pojawić, tak? W przypadku, kiedy tego typu załącznik jest zdefiniowany w wymaganiach BIM, to znowu nawiązuje do jakby dwóch możliwych scenariuszy, tak? Czyli w ramach wymagań BIM już taki załącznik może być opracowany przez zamawiającego i to jest ta wersja lepsza i wtedy my ewentualnie, jak powiedziałem wcześniej, wyrażamy swoją opinię na temat tego załącznika. No niestety, kiedy zamawiający takiego załącznika nie definiuje, nie przekazuje, no to powinniśmy w ramach tego planu BIM tego typu informacje określić. I my proponujemy, aby nawiązując do każdej kategorii z naszej klasyfikacji określić następujące informacje. Pierwszą z informacji powinna być nazwa zestawu właściwości, czy nazwa zakładki, na której te wszystkie informacje się później w tym komponencie pojawią. Jak Państwo macie doświadczenie z modelami BIM, szczególnie jeśli chodzi o format IFC, te informacje mogą pojawiać się na różnego rodzaju grupach, w różnego rodzaju zestawach właściwości. I my, żeby nie szukać tego na wielu zakładkach, w wielu zestawach, wymagamy, żeby te wszystkie informacje pojawiły się na przykład w zestawie czy na zakładce o nazwie BIM. Tutaj też jakby chciałbym zaznaczyć, że ten plan BIM, który teraz Państwo widzicie, odnosi się do formatu IFC. Także tutaj jakby te załączniki, które i sposób jakby określania jakby zawartości informacji, jeśli chodzi o poszczególne komponenty, odnosi się do formatu IFC. Z tego względu, że my eksportując model tego formatu, mamy de facto możliwość wyeksportowania dowolnej ilości informacji nazwanej w dowolny sposób. Także nie ingerujemy w ten sposób w de facto jakby
szablony projektowe, sposób nazewnictwa na przykład parametrów określany przez projektantów w środowisku natywnym, tak? Tylko umożliwiamy wykorzystywanie dowolnych nazw, natomiast w ten sposób przekazujemy informacje, w jaki sposób te informacje mają być określone w formacie IFC. Oprócz tego oczywiście, że definiujemy nazwę samego zestawu, w kolumnie B wyszczególniamy wszystkie parametry, które w danym komponencie na danym etapie powstawania tego modelu powinny się w tym elemencie pojawić. Tutaj Państwo teraz widzicie listę przykładowych parametrów dla ściany konstrukcyjnej, czyli mam branżę, mam kategorię, mam kondygnację, czyli to jest taki, można powiedzieć, zestaw stałych parametrów, które pojawią się we wszystkich elementach naszego modelu. Natomiast pozostałe parametry mogą różnić się w zależności od kategorii, z którą mamy do czynienia. Czyli w kolumnie B wyszczególniamy parametry, określamy typ danych i w jak największej ilości przypadków staramy się też określić tak zwane dopuszczalne wartości. Na przykład widzicie w przypadku ściany konstrukcyjnej, w przypadku ściany konstrukcyjnej, tak, dla parametru konstrukcja określiliśmy tego typu dopuszczalne wartości. Bardzo często no, nie jesteśmy w stanie określić jakby skończonej listy w ramach tego załącznika, jeśli chodzi o dopuszczalne wartości. Także na przykład w przypadku czy kondygnacji, czy materiału, czy nazwy systemu odwołujemy na przykład dopuszczalną wartość do zdefiniowanej w ramach oddzielnego załącznika konwencji nazewnictw. Także na przykład w przypadku kondygnacji wartość tej kondygnacji powinna być określona zgodnie z uzgodnioną konwencją nazewnictw. To samo dotyczy materiału, to samo dotyczy na przykład systemu. W niektórych przypadkach na przykład podajemy przykład, w jaki sposób tak, ta wartość powinna być określona, żeby też nie wiadomo, nie tworzyć jakby nie wiadomo jak rozbudowanych list. Robimy to wszystko po to, żeby nie było takich przypadków, że jeden projektant określi tą samą wartość w taki sposób, drugi to nazwie jeszcze inaczej, ten nazwie raz duże litery, ten nazwie raz małe litery i w ten sposób zestawiając te informacje no mamy tak naprawdę powielone te same wartości, tak, które określają de facto to samo, tylko zostały nazwane w inny sposób. Jedna osoba określi to po angielsku, druga osoba określi to po polsku, także tego typu wymóg określający między innymi wartość, w jaki sposób powinna być ona określona dla danego parametru, również musimy opracować. No i tutaj widzicie Państwo przykład jakby parametrów oraz dopuszczalnych wartości tylko dla ściany konstrukcyjnej, tak? Taki zestaw parametrów musimy określić dla każdej kategorii z naszej klasyfikacji de facto. My znowu na podstawie jakby naszych doświadczeń już tego typu załączniki mamy w pełni opracowane, także gdybyście Państwo chcieli skorzystać z naszej wiedzy, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Oprócz oczywiście zdefiniowania nazwy parametru dopuszczalnej wartości, znowu bardzo prosty sposób za pomocą X-a określam, na jakim etapie ten parametr ma się pojawić. Oczywiście nie wymagamy, aby wszystko pojawiło się od razu na koncepcji. Bardzo często na etapie koncepcji wystarczy nam informacja o samej branży, kategorii i kondygnacji. Natomiast wraz z kolejnymi etapami również te informacje uszczegóławiamy w poszczególnych komponentach. Zauważcie Państwo, że my nie definiujemy w ramach tego naszego szablonu żadnych poziomów, jeśli chodzi o no w tym przypadku szczegółowość informacji. Tak jak to na przykład występuje w specyfikacji amerykańskiej z BIM Forum, czy też na przykład w nawiązaniu do standardów brytyjskich. Z tego względu, że w przypadku definiowania dodatkowych poziomów tak naprawdę musimy określić dodatkową tabelę, do której cały czas musimy nawiązywać. Dlatego my stwierdziliśmy, że zrezygnujemy z poziomów, które de facto określamy dla poszczególnych etapów, w ramach których te modele powstają i od razu będziemy umieszczać informacje o etapach w poszczególnych załącznikach. To nam pozwala na wyeliminowanie jednej dodatkowej tabeli. Czyli w taki sposób możecie Państwo opracować właśnie ten załącznik definiujący wymóg dotyczący zawartości informacji w poszczególnych komponentach modeli BIM. Idziemy dalej.
Oczywiście wraz z określeniem zawartości informacji musimy określić, jak szczegółowo te poszczególne komponenty w odniesieniu do geometrii tym razem powinny być również opracowane. I to robimy znowu w kolei w ramach oddzielnego załącznika, przepraszam, nie ten załącznik, szczegółowość geometrii, w ramach którego definiujemy coś na rodzaju wymagań ogólnych i to też będziecie Państwo mogli znaleźć w ramach tego załącznika. Następnie później znowu na przykładzie pozostałych załączników. Definiujemy ten wymóg dla poszczególnych kategorii z naszej klasyfikacji. Może pojawić się punkt dotyczący branży i w ramach tego punktu wyszczególniamy poszczególne kategorie. I tutaj znowu możecie Państwo zobaczyć przykład dla branży konstrukcyjnej, w której tym razem zdefiniowaliśmy wymóg, ale tylko nie dla poszczególnych kategorii występujących w ramach tej branży, tylko dla konstrukcji żelbetowych, stalowych, prefabrykowanych oraz drewnianych. Jeśli chodzi o pozostałe branże, czy architektoniczną, czy instalacyjne, wymóg dotyczący szczegółowości geometrii określamy dla każdej z kategorii wyszczególnionej w ramach naszej klasyfikacji. I my ten wymóg znowu definiujemy w postaci tabeli, w ramach której możemy zdefiniować coś na rodzaju zasad ogólnych odnoszących się do wszystkich kategorii występujących w danej branży. I oczywiście możemy definiować wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych kategorii. I my te wymagania definiujemy poprzez jakby tworzenie opisów czy umieszczanie informacji odnośnie szczegółowości tej geometrii pod daną kategorią. I w przypadku, kiedy dany szczegół czy dany podkomponent tego głównego komponentu ma pojawić się w tym głównym elemencie, znowu za pomocą X-a przekazujemy taką informację. Na przykładzie konstrukcji żelbetowych mam wymóg dotyczący spadku, tak? Za pomocą X-a określiłem, że ten wymóg ma pojawić się na tym etapie i na tym etapie, a w przypadku, kiedy nie ma X-a na tym etapie, to jest informacja dla projektanta, że jakby spadki akurat w przypadku konstrukcji żelbetowych na tym etapie jeszcze nie muszą się w modelu pojawić. Także znowu, w taki sposób my proponujemy, aby definiować tą szczegółowość, określać tą szczegółowość dla poszczególnych komponentów naszych modeli. I to robimy w ramach załącznika numer 7. Wracamy do naszego dokumentu głównego. Załącznik numer 8 dotyczy konwencji nazewnictwa. Załącznik numer 8. W ramach tego załącznika przekazujemy Państwu propozycję dotyczącą nazewnictwa plików. To zostanie Państwu przekazane. Natomiast w ramach planu BIM powinna zostać również opracowana konwencja dotycząca nazewnictwa kondygnacji, materiałów oraz systemu. Żeby też to nazewnictwo nie było losowe, tak? Tylko żeby ta informacja była przekazywana w pewien ustandaryzowany sposób. Oczywiście pojawiają się również informacje dotyczące lokalizacji modeli przestrzeni, czyli w jakim układzie te modele będą się znajdowały. Oczywiście pojawia się również punkt dotyczący komunikacji, czyli jaką platformę wymiany danych wykorzystamy w ramach realizacji tego projektu i w ramach tutaj u nas załącznika o nazwie Platforma Wymiany Danych powinna zostać opracowana coś na rodzaju instrukcji, w ramach której określamy między innymi, jeżeli oczywiście platforma pracuje na strukturze folderów, tą właśnie strukturę. Definiujemy również informacje dotyczące poziomów uprawnień poszczególnych użytkowników do plików i do folderów. No i też w ramach tego załącznika powinniśmy zdefiniować coś na rodzaju takiej prostej instrukcji, w ramach której opiszemy, w jaki sposób zalogować się na platformę, w jaki sposób
pobrać dany plik, w jaki sposób mieścić plik i tak dalej, i tak dalej. W zależności od uprawnień, które będziemy chcieli przypisać do poszczególnych użytkowników. I to wszystko definiujemy w ramach załącznika numer 9, platforma wymiany danych. My Państwu nie przekazujemy w ramach tego szablonu propozycji tego załącznika, z tego względu, że ten załącznik oczywiście będzie różnił się w zależności od rozwiązania, które zostanie wybrane dla danego projektu. Także ten załącznik będzie oczywiście różny w zależności od platformy, która będzie wykorzystywana. Kolejny temat, jeśli chodzi o komunikację, dotyczy oczywiście wszelkiego rodzaju wysyłania zgłoszeń. Niektóre wykorzystywane na rynku platformy umożliwiają już oprócz jakby samej wymiany plików, również od razu komunikację, czyli tworzenie różnego rodzaju zgłoszeń na podstawie dokumentacji płaskiej, jak i modeli BIM. W przypadku, kiedy platforma tak zwana CDE na przykład, tak, którą wykorzystujemy do tego celu, nie posiada takich funkcjonalności, powinniśmy wykorzystać dodatkowe narzędzie, które nam umożliwi właśnie wysyłanie różnego rodzaju zgłoszeń. Oczywiście w ramach planu BIM przekazujemy informacje o rozwiązaniu, które zostało przez nas wybrane, o typach zgłoszeń, które przy pomocy tego rozwiązania będą zgłaszane. To mogą być wszelkiego rodzaju błędy odnalezione przez nas, na przykład na dokumentacji płaskiej, czy na modelu 3D, czy błędy w parametrach, czy kolizje oczywiście, wszelkiego rodzaju zapytania, informacje, czy tak zwane change ordery, czyli prośbę o zmianę. I znowu, w ramach oddzielnego załącznika naszego planu BIM powinniśmy zdefiniować między innymi poziomy uprawnień do tej platformy, powinniśmy określić rodzaje atrybutów, które będziemy przypisywać dodatkowo do tych zgłoszeń, czy między innymi typ zgłoszenia, etap, branża, czy wszelkiego rodzaju atrybuty, które chcielibyśmy później wykorzystać do, czy mieć możliwość odfiltrowywania tych uwag na podstawie tych atrybutów. No i oczywiście znowu powinna pojawić się instrukcja, w jaki sposób zalogować się, w przypadku kiedy to jest oddzielne rozwiązanie, w jaki sposób zalogować się do tej platformy, w jaki sposób z niej skorzystać, czyli w jaki sposób stworzyć takie zgłoszenie, dodać komentarz, zmienić status i tak dalej, i tak dalej. Także to znowu robimy w ramach oddzielnego załącznika do naszego planu BIM. Oczywiście nie wykluczymy również od razu maili, które pewnie będą jeszcze wysyłane, ale dobrze w takim przypadku chociaż zdefiniować sobie taki wymóg, żeby w temacie na przykład pojawiał się jakiś kod projektu albo nazwa projektu, na podstawie którego będziemy mogli utworzyć sobie regułę w naszej skrzynce odbiorczej i wszystkie maile, które będą wysyłane w ramach danego zadania, będą trafiały do konkretnego folderu. Oczywiście nie możemy w ramach planu BIM zapomnieć o temacie dotyczącym detekcji kolizji. Oczywiście w ramach planu BIM umieszczamy informacje o programie, który będzie do tego celu wykorzystywany. No i oczywiście w ramach tak zwanej macierzy kolizji definiujemy testy, które będą przez nas przeprowadzane na etapie koordynacji wielobranżowej. I chciałbym Państwu pokazać przykład takiej macierzy kolizji, która może być przez Państwa opracowana. Bardzo często jakby te testy, które są generowane na etapie koordynacji, czy w ramach testów, zderzane są branże z branżami. Problem w przypadku tego typu testów pojawia się na etapie analizy odnalezionej przez program kolizji. W przypadku, kiedy zderzam branżę z branżą, kiedy otrzymuję informacje o setkach kolizji, kiedy analizuję poszczególne kolizje, tak naprawdę dopóki nie sprawdzę informacji o kategorii tego elementu, tak naprawdę nie wiem, co ze sobą koliduje. I w przypadku, kiedy właśnie zderzam branżę z branżą, taka analiza jest później, no, do najłatwiejszych po prostu nie należy. Muszę albo kliknąć w ten element i sprawdzić, co to jest za, co to, co do jakiej kategorii,
ten element został przypisany. Mogę wyeksportować raport na przykład z tych kolizji i umieścić w raporcie informację o kategorii tego elementu, ale tutaj niestety tracę już to połączenie. Tak, tracę już to połączenie bezpośrednio z modelem. Dobrze jest, kiedy bezpośrednio w programie, w którym przeprowadzam i analizuję te kolizje, kiedy od razu mam podaną jasną informację odnośnie kategorii elementów, które, no, które de facto się ze sobą zderzają. I tutaj chciałbym Państwa zachęcić, aby w ramach takich testów nie zderzać ze sobą branżę z branżą, tylko starać się tworzyć grupy elementów, w ramach których pojawią się no, jasno określone kategorie. To znaczy na przykład, kiedy będziemy zderzać urządzenia na przykład wentylacyjne, akcesoria wentylacyjne, oddzielnie kanały z poszczególnymi na przykład elementami konstrukcyjnymi. Dzięki tak zdefiniowanym testom, kiedy otrzymuję wyniki w ramach przeprowadzonego testu, mam od razu z góry na podstawie przeprowadzonego testu jasną informację, że w ramach tego testu mogą pojawić się tylko kolizje pomiędzy takimi elementami. Interpretacja później tego typu testów jest zdecydowanie łatwiejsza. Oczywiście ilość kolizji, którą będziemy, ilość testów, które będziemy musieli zdefiniować, będzie dużo, dużo większa niż w przypadku, kiedy zderzamy branżę z branżą, ale naprawdę później, jeśli chodzi o etap związany z analizą, będzie to zdecydowanie łatwiejsze. Oczywiście możemy wykorzystywać pewnego rodzaju usprawnienia w postaci dodatków do programu, jeżeli same programy nam tego nie umożliwiają, gdzie na podstawie tak zdefiniowanej macierzy kolizji, którą Państwo widzicie, program wygeneruje nam określone tutaj testy automatycznie. Tak, czyli ja nie muszę ręcznie generować tych testów, tylko mogę przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi wygenerować te testy w sposób automatyczny, określając je wcześniej w macierzy kolizji. No i w macierzy kolizji oczywiście definiuje kategorie czy grupę elementów w ramach wierszy, definiuje je w ramach kolumny, no i na przecięciu się danych grup od razu definiuje, czy umieszczam informacje odnośnie tolerancji, tak, czyli możliwej odległości przenikania się tych elementów, powyżej której no, program wskaże już nam to przenikanie jako kolizję. Znowu, dzięki temu, że podam tą informację w macierzy, od razu definiując testy w odpowiedni sposób z poziomu na przykład programu Navisworks, jestem w stanie od razu tą informację również Navisworksa zaczytać automatycznie. Oczywiście nie możemy zapominać o tak zwanych wyjątkach kolizji, czyli jakby sytuacjach, które dopuszczamy w naszym modelu i które nie będą rozwiązywane na przykład przez projektanta. Także również w ramach planu BIM, w ramach tworzenia macierzy kolizji, również zdefiniujmy te wyjątki, tak zwane dopuszczalne kolizje, no, żeby później była jasna sprawa, jeśli chodzi o te kolizje, które no, de facto dopuszczamy w modelu i które nie będą musiały być rozwiązywane. Oczywiście po przeprowadzeniu poszczególnych testów powinniśmy za pomocą statusu określić, które z tych kolizji są tak zwanymi wyjątkami, które niestety nimi nie są i które muszą być rozwiązane i tak dalej, i tak dalej. Pojawia się również informacja odnośnie spotkań koordynacyjnych, no i oczywiście również załączamy informacje odnośnie aktualizacji tego planu, bo oczywiście wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że ten plan będzie wymagał aktualizacji już w ramach samej realizacji, bo niestety nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć przed rozpoczęciem właśnie realizacji danego projektu. I tutaj jeszcze raz rzut na wszystkie załączniki. Jak widzicie Państwo, jest ich sporo, ale staramy się by tego typu informacje umieszczać w załącznikach, żeby sam dokument główny był jak najkrótszy. Natomiast w zależności od tego, kto jest zainteresowany jaką informacją, no to już odwołujemy go do załącznika. Także mam nadzieję, że poprzez to, co Państwu przed chwilą pokazałem, zachęciłem Państwa do wykorzystywania przygotowanego przez nas szablonu. Oczywiście w przypadku, kiedy mielibyście Państwo jakieś pytania odnośnie tego, w jaki sposób dany załącznik opracować, albo chcielibyście skorzystać już z naszego doświadczenia oraz wiedzy w opracowywaniu tego typu planów oraz wymagań BIM, to zachęcam również do kontaktu.
I jeżeli pojawiły się jakieś pytania, już zerkam na Q&A, to oczywiście na nie odpowiem. Pani Olga pyta, że nie doszedł do niej mail z listą programów do zainstalowania. Nie wiem, czego ten mail miał dotyczyć. Spotkaliśmy się dzisiaj na webinarze, nie na szkoleniu. Czy dostępne będzie nagranie z tego webinaru? Tak. Myślę, że do końca tego tygodnia już takie nagranie zostanie Państwu przekazane wraz oczywiście z tym szablonem, który przed chwilą Państwu przedstawiłem. Czy macie Państwo może jeszcze jakieś pytania odnośnie dzisiejszej tematyki? Pojawiło się jeszcze jakieś pytanie? Czy mógłby Pan podać jakieś konkretne realizacje w Polsce na podstawie tego typu planu? Ja oprócz pełnienia funkcji BIM inżyniera w naszej firmie, również pełnię funkcję BIM menadżera na sporej już ilości kontraktów, na których wspieramy naszych klientów w realizacji tej metodyki. I jednym na przykład z przykładów, które mogę Państwu podać, gdzie pełnię funkcję BIM menadżera, jest realizowana obecnie rozbudowa Centrum Nauki Kopernik, w ramach której zostały opracowane wymagania BIM, na podstawie których opracowaliśmy plan BIM, który został przedstawiony do akceptacji. No i właśnie w ramach tego planu BIM między innymi opracowaliśmy tego typu załączniki, czyli wprowadziliśmy indywidualną klasyfikację, określiliśmy wszystkie parametry, które w poszczególnych komponentach się znajdą, zdefiniowaliśmy załącznik definiujący szczegółowość geometrii i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, jest to etap realizacji, czyli modele, które powstają w ramach tego etapu, będą wykorzystywane następnie na etapie eksploatacji obiektu. Kolejnym z projektów, w którym również bierzemy udział, w którym również pełnię funkcję BIM menadżera, jest na przykład rozbudowa Szpitala Bieleńskiego w Warszawie, gdzie również opracowywaliśmy plan BIM wraz z takimi załącznikami, które Państwo tutaj widzicie. Kolejny przykład, tym razem może infrastrukturalny, czyli program, taki projekt pilotażowy, który został zrealizowany przez Polskie Linie Kolejowe, gdzie też miałem przyjemność pełnienia funkcji BIM menadżera, w ramach którego również określiliśmy tego typu załączniki. Teraz również kolejny projekt, może już ostatni, bo mógłbym tych projektów wymieniać jeszcze z kilka. Też zachęcam, żeby zainteresować się, czy śledzić tutaj realizację Domu Kultury przy ulicy Gierdziejowskiego w Warszawie. Tutaj jest to zadanie ogłoszone, czy realizowane przez Urząd Gminy Ursus, w ramach którego również tego typu plan BIM wraz z tymi załącznikami został opracowany, gdzie też tym razem mam możliwość reprezentowania zamawiającego i pełnienia funkcji menedżera informacji. Także tych projektów jest już całkiem sporo. Kto zwykle inicjuje opracowanie planu BIM? No tutaj jakby osobą czy stroną odpowiedzialną za opracowanie planu BIM jest albo projektant, w przypadku kiedy tego typu plan ma być opracowany na etap projektu, albo generalny wykonawca, kiedy jakby realizacja dotyczy już tego etapu realizacji. Tak? Także tutaj jakby w przypadku kiedy projekt ma być realizowany z wymogiem wykorzystania metodyki BIM, kiedy taka informacja jest przekazana przez zamawiającego wraz z wymaganiami BIM, no tutaj wymogiem, tak, jest opracowanie planu BIM przez albo projektanta, albo generalnego wykonawcę. Pojawiło się coś na czacie jeszcze? Jak można na tak wczesnym etapie przed zrobieniem projektu
przewidzieć, co będzie kolizją podlegającą wykluczeniu. No tutaj znowu, na podstawie wcześniej zrealizowanych projektów, jeżeli takie projekty z wykorzystaniem metodyki BIM realizujemy, no to mamy już pewne doświadczenia, tak? Jakiego typu kolizje wiemy, że mogą w modelu wystąpić i dopuszczamy je jako te tak zwane wyjątki kolizji. Jeżeli ktoś tak naprawdę no, nie ma doświadczenia, jest to pierwszy projekt, który realizuje z wykorzystaniem metodyki, no to na pewno jest to trudne. Tak? Jeżeli to nie jest już pierwszy projekt, no to już tutaj no, wie na podstawie własnego doświadczenia, jakie wyjątki powinien tutaj wyszczególnić. Dobrze. Nie widzę więcej pytań. O. Czy w Ursusie zamawiający urząd wykorzystywał model BIM? W tej chwili, znaczy etap projektowy został dopiero rozpoczęty. W tej chwili projektanci opracowują modele na etapie projektu koncepcyjnego i w niedługim czasie otrzymamy pierwsze modele z tego etapu. Ale oczywiście no tutaj celem jest jak najbardziej wykorzystywanie modeli BIM. Dobrze. Więcej pytań nie widzę. Także gdyby takie pytania się pojawiły po zakończeniu webinaru, to oczywiście zapraszam do kontaktu przez stronę aecdesign.pl. Ja ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze uczestnictwo w webinarze i mam nadzieję do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego popołudnia.